Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu, senator tej partii. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Wczorajsza dymisja wiceminister rozwoju Anny Korneckiej wywołała stanowisko Jarosława Gowina. Mówi, że to naruszenie umowy koalicyjnej. Wczoraj także minister Kornecka powiedziała, że jest przekonana, że z jej powodu Jarosław Gowin z rządu nie odejdzie. To poważny kryzys, czy też jest pan przekonany, że Jarosław Gowin w rządzie pozostanie? O, przekonany do tego tak w 100% nie jestem, ale myślę, że będzie Zjednoczona Prawica w dalszym ciągu funkcjonowała, że jest to przejściowy zakręt w naszym funkcjonowaniu, kryzys, który pokonamy. Natomiast no, też warto powiedzieć, panie redaktorze, szanowni państwo, te oficjalne informacje, które przekazał rzecznik rządu, mówiące o tym, że pan premier Mateusz Morawiecki dokonał tej dymisji z pewnych powodów. Tymi powodami to są opóźnienie pracy nad kluczowymi ustawami, niezwykle istotnymi, bardzo ważnymi Polskiego Ładu, dotyczącymi ułatwień budowlanych. Mówię tutaj o budowie bez zezwoleń domów 70 metrów kwadratowych. To fantastyczne, bardzo oczekiwane rozwiązanie, o którym mało się mówi, a naprawdę będzie to olbrzymie koło zamachowe, wielkie koło zamachowe naszej gospodarki. Panie marszałku. Takich domów powstanie niezwykle dużo. No i również domy bez wkładu własnego. Więc to są takie dwa kluczowe projekty Polskiego Ładu, które już powinny być gotowe, powinny już być procedowane, a moim zdaniem już powinny być uchwalone tak, żeby jeszcze jesienią można było rozpocząć budowy tych domów. Ja jestem przekonany, że tak jak już przed chwileczką powiedziałem, że będzie to koło zamachowe naszej gospodarki. Panie marszałku, ale powszechnie interpretowane jest to także jako ta dymisja, jej powodem ma być krytyka Polskiego Ładu, rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu. I tutaj pytanie właśnie w kontekście Porozumienia. Czy jeśli posłowie Porozumienia, bo Jarosław Gowin zadeklarował, że ta krytyka Anny Korneckiej jest stanowiskiem Porozumienia, czyli krytyka co do rozwiązań podatkowych, które mają uderzyć zdaniem Porozumienia w przedsiębiorców czy w samorządy. Czy jeśli posłowie Porozumienia zagłosują przeciwko ustawom podatkowym Polskiego Ładu, to będzie oznaczało ich wykluczenie z koalicji? Panie redaktorze, ale jeszcze wróćmy do samego tego problemu różnicy zdań, różnicy w ocenach rozwiązań podatkowych, które ma wprowadzić Polski Ład. Ja rozumiem i szanuję tutaj i inne zdanie. I uważam, że no, naturalnym jest i w życiu, i w polityce, że przepraszam, że nie ze wszystkim się zgadzamy, że mamy jakieś inne pojęcie, jakiś inny punkt widzenia, jakąś inną optykę i mamy inne zdanie. No ale warto byłoby rozmawiać wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, wewnątrz naszego obozu politycznego i rozwiązywać te problemy w naszym gronie. Natomiast no, ja widziałem też bardzo wiele wypowiedzi, chyba niepotrzebnych w mediach, takich, które no, zbliżone są do wypowiedzi naszych oponentów, opozycji, więc tutaj no, wpisywanie się w narrację opozycji no, jest takim błędem politycznym. Za błędy polityczne jednak ponosi się cenę. Ponawiam pytanie, czy jeśli posłowie Porozumienia zagłosują przeciwko ustawom podatkowym Polskiego Ładu, czy to będzie oznaczało pytanie, panie redaktorze, ale wykluczenie z koalicji? Zobaczymy, jak będzie. Naprawdę, to będziemy wtedy się zastanawiać, będziemy dyskutować, debatować, rozmawiać z Porozumieniem w sobotę. Wiem, że Porozumienie się spotyka, ma swoje posiedzenie, prezydium, więc myślę, że dojdzie do Porozumienia. No tak, ale panie marszałku, ja rozumiem. I do Porozumienia również między Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem i w dalszym ciągu będziemy kontynuowali dobrą zmianę w Polsce. Panie marszałku, ale ja rozumiem, że ustawy podatkowe, czy w ogóle ustawy Polskiego Ładu są dla Zjednoczonej Prawicy kluczowe, więc czy pan się spodziewa na przykład dyscypliny głosowania przy tych ustawach? Panie redaktorze, nie chciałbym powiedzieć, że są jakieś projekty kluczowe. Sam projekt jest kluczowy, istotny i ważny. On jest wielopłaszczyznowy. No, ja jestem związany bardzo ze służbą zdrowia, więc no, dlaczego projekt dotyczący służby zdrowia nie jest kluczowy? Dlaczego właśnie te... Wszystkie są niezwykle istotne i ważne. Nie ma tutaj ważniejszych i mniej ważnych projektów. One wszystkie są no, kompatybilne ze sobą. Tak, no, łączą się. To jest jedna całość. Bardzo ambitny plan rozwoju Polski, plan rozwoju dekady dla Polski. I ja jestem przekonany, że wprowadzenie w życie tych rozwiązań, być może w tej chwili przez niektórych jeszcze nierozszyfrowanych, nie do końca odczytanych,
ale również i brak efektu. Mówimy o programie. Jak był program 500+, efekty tego programu były odczuwalne natychmiast, prawda? Natomiast ten program, nawet bardzo dobre rozwiązanie i chyba z tym rozwiązaniem wszyscy się zgadzają, mówię tutaj o wolnej kwocie od podatku 30 000 zł, no nikt tego jeszcze nie odczuł i dopiero w chwili, kiedy to Polacy odczują, no też odczują i dobrodziejstwo tych zmian, które proponuje. Panie marszałku, w kontekście podwyżek dla polityków pojawiła się sprawa akcentowana przez związki zawodowe, właściwie trzy główne centrale: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych oczekuje 12% podwyżki dla sfery budżetowej. Ale w tym kontekście także pytam pana, pan jest lekarzem, pan jest związany, jak pan sam powiedział, ze służbą zdrowia. Piszą ratownicy medyczni, na przykład kierownik zespołu ratownictwa medycznego wyjazdowego pisze tak: jeżdżę do wypadków, zawałów, udarów, na reanimację, porody na ulicach i porody w Melinach. I zamieszcza pasek z wynagrodzeniem 3180 zł. No to nie jest dużo, to przyznaję. Na pewno powinien zarabiać więcej. Wiem, że toczą się rozmowy. Wczoraj mieliśmy wysłuchanie w Sejmie pana ministra Kraski, wiceministra zdrowia. Mówił również o prowadzonym dialogu i o tym, że rozwiązania płacowe również są szykowane w tym zakresie. A wracając jeszcze do pierwszego pytania pana redaktora i do postulatu związków zawodowych dotyczących podwyżek w sferze budżetowej, no to jest pensje w sferze budżetowej przez naszych poprzedników były zamrożone od pewnego czasu, więc tutaj w moim odczuciu i w moim głębokim przekonaniu to odmrożenie i podwyższenie pensji również w sferze budżetowej jest konieczne, jest oczekiwane i zgodne również z moimi poglądami i z moimi przekonaniami. Zgodne z pana przekonaniami, ale czy to będzie także stanowisko całej Zjednoczonej Prawicy, także większości sejmowej? Zawsze diabeł tkwi w szczegółach, czy to ma być 12% czy mniej, kiedy na ten temat będzie prowadzona... Ale z pana marszałka wypowiedzi wnioskuję, że jednak wbrew temu, co na przykład mówił wiceminister finansów Piotr Patkowski, który mówił, że raczej no, należy się spodziewać zamrożenia płac w sferze budżetowej w 2022 roku, że jednak jakaś podwyżka będzie. Ja tego, panie redaktorze, no to jest minister, wiceminister finansów. No, ale ja pana pytam jako wpływowego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Ja wyrażam swoją opinię i swoje oczekiwania, a kiedy one zostaną spełnione, czy w 2022 roku, czy może od połowy, tego nie wiem naprawdę, no to rozmawiamy o przyszłości. No najpierw są potrzebne rozmowy. Te rozmowy na pewno będą prowadzone. To mogę gwarantować. I również w moim odczuciu te podwyżki, bo pewno pan zada następne pytanie o podwyżkach dotyczących polityków. Tak, dokładnie. Właśnie 80, tak, no panie marszałku, 80... Ja jestem zwolennikiem tego, aby Polacy zarabiali więcej, żeby pan redaktor zarabiał więcej, politycy zarabiali więcej. Wiceministrowie, którzy mają wielką odpowiedzialność, podejmują sprawy rangi państwowej, zarabiał naprawdę bardzo mało, więc tutaj no trzeba o tym pamiętać. Ja wiem, że podwyżki, że sprawy finansowe, szczególnie podwyżki polityków budzą sprzeciw. Rozgrzewają emocje. Zawsze mówi się jedno, jest to zły czas. No proszę mi powiedzieć, kiedy będzie dobry czas? O tym już porozmawiamy w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki na portalu Polskiego Radia. Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Tam także rozmowa o odbudowie Pałacu Saskiego. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, no właśnie, jeszcze pan uprzedził moje pytanie faktycznie, ale 84% badanych w badaniu Polster dla Superekspresu uważa, że posłowie nie powinni otrzymać podwyżek. No w tej grupie na pewno mieszczą się także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan przekona w takim razie własnych wyborców, że jednak te podwyżki są zasadne? Trzeba na to spojrzeć takim chłodnym okiem, no, po prostu usiąść i porozmawiać. No, przede wszystkim trzeba przypomnieć, że od ponad 20 lat nie było żadnych podwyżek, a przecież przeciwnie, mieliśmy nawet i obniżone dochody. Mówię tutaj o politykach i mówię tutaj o posłach i senatorach. Też warto spojrzeć na listę płac parlamentarzystów innych krajów. No, Polska jest na ostatnim miejscu. No, zarabiamy porównywalnie mniej od innych parlamentarzystów z innych krajów, więc tutaj
coś trzeba zrobić. Tak jak mówię, no, zawsze będzie mowa o tym, że to jest zły moment. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że w rozmowach kuluarowych, prywatnych, posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej bardzo chwalą i mówią, nie wycofujcie się z tego. Warto też przypomnieć, że rok temu osiągnęliśmy konsensus polityczny w Sejmie i te podwyżki miały być również zaakceptowane przez Senat. Senat się odwrócił, Senat podjął decyzję odwrotną i my wstrzymaliśmy na cały rok problem podwyżek, a teraz pan prezydent podjął taką decyzję. Ja sobie zdaję sprawę i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest ryzykowna i niepopularna i źle oceniana decyzja, ale jak rozmawialiśmy wcześniej o sferze budżetowej, to jest to taki krok, więc nasze pensje, wszystkie pensje i pana redaktora, i moje, i sfery budżetowej, no są jakoś ze sobą połączone. Panie marszałku, ale właśnie, może tutaj popełniono pewien błąd strategii politycznej. Może obóz Zjednoczonej Prawicy powinien to inaczej przedstawić, to znaczy powiedzieć, chcemy podnieść w szeroko rozumianej administracji publicznej sferze budżetowej wynagrodzenia i od razu zacząć od tego, że na przykład o 10% wzrosną wynagrodzenia nauczycieli, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników akademickich, ale także polityków. Ta sprawa może inaczej by została wtedy przyjęta. Może tak, panie redaktorze, ale to tak jak mówię, o podwyżkach dla polityków, którzy nie dostawali od ponad 20 lat podwyżek. Jednak te podwyżki w sferze budżetowej... No była jedna obniżka. Ja mówię o ostatnim okresie, ale w okresie tych 20 lat były. Natomiast no, nie chcę bronić tutaj polityków, bo ja jestem i lekarzem, i politykiem. Jestem też reprezentantem sfery budżetowej w różnych obszarach, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że politycy od ponad 20 lat nie dostawali żadnych podwyżek, a wprost przeciwnie, niedawno obniżyliśmy sobie pensję. A czy pan... Więc tutaj jeśli zaczyna się od siebie, no być może to jest nieeleganckie, ale tutaj na pewno muszą pójść i pójdą następne kroki i następne rozwiązania. Panie marszałku, ale czy może... Mówi pan o pielęgniarkach. Ja niezwykle szanuję sobie pracę pielęgniarek. Jest to niezwykle ciężka, odpowiedzialna praca, podobnie jak ratowników, o których pan w tej chwili będzie mówił. Będzie pan adwokatem tych grup, bo wie pan, jak ja myślę o tych ratownikach, jak czytam, no to są ludzie, pan o tym lepiej wie niż ja, to są ludzie, którzy pracują w permanentnym stresie, ratują ludziom życie albo przyjmują porody. Ale wiem, bo ja przecież tak pracuję cały czas i wiem, jaki to jest no stres. To jest, wie pan, to chyba jednak trzeba może szerszą... to jest szerszą debatę na ten temat. Jak wielka to jest odpowiedzialność, jeśli to są te 3 tysiące, no, brzmi w tej chwili mi w uszach, na pewno to jest mało, na pewno to jest do naprawienia. I tak jak mówię, no wczoraj był minister Kraska, był, jest senatorem, więc był w Senacie, ale również reprezentował rząd i mówił o naszych przygotowaniach do czwartej fali COVID-u, ale również mówił o pensjach, również mówił o tym, że toczy się proces rozmów, negocjacji i wierzę w to, że zostanie pozytywnie zakończony. Panie marszałku, w kontekście Polskiego Ładu jednym z tych elementów jest odbudowa Pałacu Saskiego. On został zniszczony tym jednym z takich aktów zemsty za powstanie warszawskie przez Niemców. Pan jest wielkim zwolennikiem, teraz właściwie będzie pan pilotował ten projekt odbudowy Pałacu Saskiego. No, jak pan odpowiada krytykom, którzy mówią, kryzys po-covidowy to nie jest czas na odbudowę Pałacu Saskiego na projekt o wartości 2 miliardów złotych. No tak, już te 2 miliardy złotych nie wydamy ani w tym, ani w przyszłym roku, tylko to jest kwota rozłożona na wiele lat, kwota bardzo precyzyjnie wyliczona, dotycząca kosztów budowy w Warszawie, wzrastających cen i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest zadanie, to jest przedsięwzięcie, które jest z chęcią odbudowy serca Warszawy, bo Pałac Saski, zachodnia pierzeja Placu Piłsudskiego, to miejsce, w którym w okresie międzywojennym budowała się niepodległość polska, budowała się państwowość polska. Więc my mamy taki dług wdzięczności do naszych poprzedników. Chcemy spłacić ten dług, odbudować Pałac Saski i pokazać, że Polski nie zniszczono, że Warszawy nie zniszczono, że Warszawę można odbudować i że zamkniemy klamrą taką odbudowę
odbudowę Warszawy, a dziękuję panu redaktorowi za określenie dotyczące właśnie zburzenia Pałacu Saskiego, Brila i kamienic i w ogóle Warszawy w akcie takiej zemsty za powstanie, zemsty za to, że chcieliśmy walczyć z okupantem, że Polacy są dumnym narodem i chcemy pokazać, że jesteśmy dumnym narodem i na pewno i nie tylko warszawiacy, ale i turyści z zagranicy będą chętnie odwiedzać to miejsce, zwiedzać miejsce bardzo istotne, bardzo ważne. Dziś albo jutro w Senacie głosowanie. Wierzę, że po wprowadzeniu niewielu poprawek do ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Brila i kamienic, również senatorowie Platformy Obywatelskiej, przynajmniej niektórzy poprą ten projekt. A jakie, jakie poprawki są potrzebne? No, jest taka jedna poprawka, która dotyczy poszerzenia składu Rady Odbudowy o reprezentanta Senatu. Są jeszcze poprawki legislacyjne, które też przyjmiemy. Panie marszałku, myślę, że ja rozumiem, przyjmiemy również tą ustawę i ona niebawem zacznie obowiązywać i ruszymy bardzo sprawnie, szybko z odbudową Pałacu. Rozumiem, że to jest też wymiar polityki historycznej i tu chodzi o to, że to nie okupanci, nasi byli okupanci mają zostawiać ślad w mieście stołecznym. Tak, to my mamy decydować o tym, Polacy dumni, Polacy decydować o tym, jak ma wyglądać Pierzeja Zachodnia. Tak bardzo istotna i ważna i historyczna. Warto powiedzieć, że mieszkał przecież tam Fryderyk Chopin. Chcemy tam stworzyć takie miejsce magnetyczne, miejsce, do którego będą przybywać warszawiacy. Chętnie co niedzielę, czy częściej nawet będą przyjeżdżać turyści, również delegacje zagraniczne, które będą składać kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza, będą odwiedzać miejsce, które chcemy dedykować właśnie dla nich, dla tych delegacji, pokazujące w pigułce w 20-15 minutach historię Polski. Także miejsce, które no, będzie przyciągało wielu turystów, będzie ważnym miejscem nie tylko dla Warszawy, ale również Panie dla marszałku, Polski. Pan mówi o rzeczach, które są dla mnie warszawek od urodzenia, to ja przyjmuję z wielką atencją wręcz, jak pan mówi o odbudowaniu serca Warszawy. No ja wiem też, że w tym sercu Warszawy w okresie dwudziestolecia międzywojennego no nie stał ten wykwit snu pijanego cukiernika, zwany też Pałacem Stalina. To skoro taka odbudowa, to może pan by się stał też adwokatem takiego projektu, no wyburzenia tego pałacu i odtworzenia układu ulic, który był przed wojną. To też jest Panie marszałku, panie redaktorze, to też serce Warszawy. Wszystkiego zrobić od razu nie ale można. W perspektywie? Ja myślę, że to już jest zadanie dla następnych pokoleń. Kwestia zagospodarowania miejsca, w którym jest Pałac Kultury i odniesienie się do tego. Warto też, ja podzielam pana redaktora opinię i tok myślenia, bo przecież na placu Piłsudskiego, obecnym placu Piłsudskiego, przedtem zwycięstwa, przedtem jeszcze Piłsudskiego i placu Hitlera, bo tak było, no taką mamy historię przecież, a wcześniej stała cerkiew olbrzymia, która miała dominować i pokazywać dominację rosyjską. Ona została zburzona, wyburzona, rozebrana. No ale może nie w to miejsce, ale zostało w innym miejscu wybudowany inny pomnik komunistyczny już tym razem ze wschodu. Wiele lat dominował ten budynek. Pan jest warszawiakiem, ja również. Ile razy wracałem z urlopu, z kolonii, z wypoczynku, wyglądałem przez okno. Widziałem Pałac Kultury dominujący nad Warszawą. W tej chwili już to się zmieniło. Ten Pałac Kultury jest otoczony. Dzięki Bogu i Panie dzięki wybudowaniu wielu wieżowców przytłumiony już. Nie o dominuje, Warszawie tak, moglibyśmy długo, ale jedno ostatnie pytanie i prośba o krótką odpowiedź, bo nasz czas się skończył. Mark Brzeziński, oficjalnie ogłoszony przez Biały Dom, nominacja na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Błędem była próba blokowania tej nominacji? Ja jestem przekonany, że dobra współpraca z panem ambasadorem, zresztą oczekiwanym ambasadorem, bo od wielu miesięcy, a chyba nawet od ponad pół roku nie mamy ambasadora w Polsce, Stanów Zjednoczonych, jest oczekiwany, będzie i dobrze przyjęty i ja jestem przekonany, że wszyscy będziemy świetnie z panem ambasadorem współpracować. Mimo, że jest krytykiem rządów PiS-u.
Przekonamy go do dobrych rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości. Sam chętnie się z nim spotkam i wytłumaczę mu, na czym polegają zmiany. Pewno ma złe informacje. Ja wiem, że na Zachód i do Stanów Zjednoczonych nie zawsze docierają obiektywne, rzetelne informacje. Czyli jedno zaproszenie już dla nowego ambasadora. Jest Stanisław Karczewski, był marszałek Senatu, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.